Dzień dobry, Mateusz Bęcz, witam Państwa, zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Zobaczmy, co dziś w programie. Podpalił garaż rodziców. 5 osób samodzielnie podczas pożaru opuściło budynek, natomiast 2 osoby przebywające na balkonie zostały ewakuowane przez strażaków. Złamał rękę 16-latkowi i zabrał koszulkę klubową. Skrupulatnie przeprowadzone czynności dość szybko doprowadziły kryminalnych do 15-letniego sympatyka lokalnej drużyny piłkarskiej. Rodzicom można odwdzięczyć się na wiele sposobów, ale ten 35-latek z legnickiego osiedla Sienkiewicza wyznaczył nowe standardy. Wielokrotnie odgrażał się rodzicom, że ich podpali, aż wreszcie puścił z dymem garaż przy ich domu. Zgłoszenie o pożarze garażu przy domu jednorodzinnym na ulicy Tulipanowej trafiło do dyżurnego legnickiej policji. Ten wysłał na miejsce policjantów. Ustalili, że 5 osób samodzielnie podczas pożaru opuściło budynek, natomiast 2 osoby przebywające na balkonie zostały ewakuowane przez strażaków. Na szczęście żadna z tych osób nie odniosła obrażeń ciała. Podejrzenia padły na 35-letniego syna poszkodowanych, który w przeszłości miał niejednokrotnie odgrażać się rodzicom, że ich podpali. Tym razem słowa dotrzymał. Jego zatrzymanie było tylko kwestią czasu. Policjanci podjęli szereg czynności, aby ustalić, gdzie przebywa 35-latek. Kilkanaście godzin później był on już w rękach policjantów. Na podstawie zebranych w sprawie dowodów 35-latek usłyszał zarzut i został tymczasowo aresztowany. Niebawem o jego losie zdecyduje sąd. Głogowscy policjanci zatrzymali 15-latka, który kilka dni temu pobił na dworcu kolejowym małoletniego mieszkańca powiatu leszczyńskiego i zabrał mu koszulkę z logo drużyny piłkarskiej. Nastolatka umieszczono na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Do zdarzenia doszło w połowie sierpnia na terenie dworca PKP w Głogowie. Z akt śledztwa wynika, że wówczas nieznany sprawca zaatakował 16-latka, który na jednym z peronów oczekiwał na przyjazd pociągu. Napastnik, używając groźby, jak i również przemocy w postaci kopnięcia, zmusił poszkodowanego do wydania koszulki z logiem klubu piłkarskiego. W toku prowadzonych czynności dowodowych śledczy ustalili, że w wyniku opisanego zdarzenia poszkodowany doznał złamania ręki, natomiast wartość utraconego mienia została wyceniona na kwotę 100 zł. Napastnik oddalił się od miejsca zdarzenia, ale mundurowi, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem wybryków pseudokibiców, szybko go namierzyli. Skrupulatnie przeprowadzone czynności dość szybko doprowadziły kryminalnych do 15-letniego sympatyka lokalnej drużyny piłkarskiej. Zebrany do sprawy materiał dowodowy dał uzasadnioną podstawę do zastosowania wobec sprawcy czynu środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia go w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy. O dalszym losie 15-latka zdecyduje teraz sąd dla nieletnich. 48-letni operator kotwiarki zginął w wypadku na terenie zakładów górniczych Polkowice-Sieroszowice. W poniedziałkowy wieczór doszło do kolejnego tragicznego w skutkach wypadku w KGHM. W poniedziałek przed godziną 23 na Sierpolu w rejonie G51 doszło do wypadku z udziałem operatora kotwiarki. Wezwany na miejsce lekarz górniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon mężczyzny. 48-latek pracował w kopalni Polskiej Miedzi od 2002 roku. O wypadku powiadomiony został Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu. Okoliczności zdarzenia wyjaśni specjalna komisja. Zarząd KGHM złożył rodzinie i bliskim górnika kondolencje i wprowadził we wszystkich oddziałach miedziowego holdingu 3-dniową żałobę. To kolejny w ostatnim czasie wypadek na terenie zakładów górniczych Polkowice-Sieroszowice. Tydzień temu ratownicy odnaleźli ciało 50-letniego mężczyzny w rejonie GG5, czyli okolicach szybu zjazdowego SW1. We wtorek rano doszło także do silnego wstrząsu. Miał on miejsce w rejonie oddziału G23. Była to tak zwana górnicza szóstka. Z obszaru zagrożenia wycofano 4 górników i nikt nie został poszkodowany. Oglądają Państwo wydarzenia, w dalszej części programu powiemy. Zaparkował na innym samochodzie. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna ma w swoim organizmie blisko 2 promile alkoholu. Oświadczył policjantom, że nic takiego się nie stało. Prawo jazdy zostanie w urzędzie, bo jechał pod wpływem. Pierwszą czynnością wykonaną przez funkcjonariuszy było badanie narkotesterem, a urządzenie wykazało, że 40-latek jest pod wpływem narkotyków.
Nic takiego się nie stało, powiedział policjantom 70-letni kierowca, który nie dość, że zaparkował na innym samochodzie, bo go nie widział, to jeszcze wydmuchał prawie 2 promile. Mieszkaniec Lubina będzie teraz musiał przekonać sędziego, że faktycznie nic takiego się nie stało. Lubińscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że drogą Osiek-Lubin jedzie prawdopodobnie nietrzeźwy kierowca. Chwilę później dyżurny otrzymał kolejną informację, że ten sam kierowca zaparkował na innym pojeździe. Policjanci, którzy byli w pobliżu, bardzo szybko znaleźli się na miejscu zdarzenia, potwierdzili fakt szkody komunikacyjnej. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to 70-letni mieszkaniec miasta. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna ma w swoim organizmie blisko 2 promile alkoholu. Oświadczył policjantom, że nic takiego się nie stało. A jednak stało się. Samochód mężczyzny został zabezpieczony przez policję, podobnie jak jego prawo jazdy. Mężczyzna będzie teraz odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości. Za kierowanie pod wpływem alkoholu grozi mu kara więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjanci z Polkowic zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który prowadził samochód pod wpływem środków odurzających. Na domiar tego zrobił to bez ważnego dokumentu prawa jazdy. Dotychczasowy dokument prawa jazdy stracił ważność, więc 40-letni mężczyzna złożył wniosek o nowy. Teraz jednak nie musi go odbierać, bo nabawił się kłopotów, jadąc pod wpływem środków odurzających. Reakcje psychofizyczne kontrolowanego kierującego wzbudziły podejrzenia grębocickich policjantów zarówno w stylu jazdy, jak już podczas samej czynności kontroli drogowej. Oczywiście pierwszą czynnością wykonaną przez funkcjonariuszy było badanie narkotesterem, a urządzenie wykazało, że 40-latek jest pod wpływem narkotyków. Dalszy los mieszkańca gminy Kotla będzie znany po wyniku badania pobranej krwi. Jeśli potwierdzą się podejrzenia policjantów i kierujący popełnił przestępstwo kierowania pod wpływem narkotyków, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz środki karne, m.in. sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. MUD robi kolejny raz, apelują do kierowców o rozwagę, a osoby postronne, które widzą pijanego za kierownicą, powinny jak najszybciej zgłosić sprawę na policję. Pierwszy w Polsce, a drugi w Europie rezonans w CDT Medicus w Lubinie. Sprzęt wykorzystuje sztuczną inteligencję. Badania można wykonywać 7 dni w tygodniu. Rezonans magnetyczny to krok w rozwoju usług medycznych CDT Medicus w Lubinie. Jest urządzeniem wyjątkowym, to jest aparat 1,5-teslowy, który ze względu na zastosowane technologie może być porównywalny, jeśli chodzi o jakość obrazowania, z aparatem wręcz 3-teslowym. Składa się na to kilka różnych technologii, które wchodzą w skład tego aparatu. Oczywiście przede wszystkim technologia oparta o algorytmy sztucznej inteligencji, poprawiająca stosunek sygnału do szumu i poprawiająca w związku z tym jakość obrazowania, a co za tym idzie, przyspieszająca czas badania pacjenta. To drugi rezonans magnetyczny, który funkcjonuje w CDT Medicus w Lubinie. Dzięki temu udało się zwiększyć o 1/3 ilość wykonywanych badań. Dzięki nowemu urządzeniu, nowemu rezonansowi magnetycznemu możemy znacznie przyspieszyć wykonywanie badań w większym komforcie dla pacjenta, nie tracąc na jego jakości. Jest to szczególnie ważne, gdyż jest to specyficzne badanie i też nie każdy pacjent w komforcie potrafi je przetrzymać, przetrwać, tak? Dzięki temu urządzeniu i sprawności badania możemy przyspieszyć diagnostykę, mieć ją odpowiednio dobrej jakości. Dziennie nowy rezonans wykonuje blisko 30 badań. Pacjenci mogą korzystać z urządzenia 7 dni w tygodniu, prywatnie, ale również na NFZ. Zainteresowani badaniem mogą się zarejestrować pod numerem telefonu 76 72 82 480. Iście cyrkowo zrobi się w siedzibie Centrum Działań Twórczych w Lubinie. Dodatkowo pojawią się dmuchańce, animatorzy dla dzieci i odbędzie się także spektakl dla całych rodzin, a do tego będzie można smacznie zjeść. To wszystko w ramach kolejnego już targowiska sztuki. Nowy sezon artystyczny w Centrum Działań Twórczych zainauguruje już tradycyjnie impreza dla całych rodzin. Będzie barwnie i artystycznie. Zapraszam na targowisko sztuki. Będzie ono takie trochę pod hasłem cyrkowym, gdyż zaczynamy od tego, że malujemy wielkoformatowe figury. Przyjdzie do nas żyrafa, która będzie miała ponad 3 metry. Oczywiście uczestnicy biorący udział w tych warsztatach będą mogli ją pomalować. Będą warsztaty graffiti,
kontynuujemy nasz fantastyczny mural przez Centrum Działań Twórczych, będzie cyrk, chodzenie na szczudłach, rolki, futraki, dmuchańce, bańki mydlane, malowanie buziek. Nie zabraknie również zajęć artystycznych, w tym ceramiki czy warsztatów plastycznych. A na deser jeszcze będzie spektakl teatralny. Zapraszamy serdecznie, czekamy z otwartymi ramionami na Was wszystkich. Wstęp dla wszystkich chętnych jest bezpłatny. Targowisko sztuki będzie trwało od godziny 15 do 20 na terenie Centrum Działań Twórczych. Impreza odbywa się pod patronatem starosty lubińskiego Pawła Kleszcza. Teatr Modrzejewskiej w Legnicy wraca do dawnego życia na pełnych obrotach. Dla widzów to wyłącznie dobre wiadomości. W zbliżającym się sezonie teatralnym znów będzie można obejrzeć 5 legnickich premier. Pierwszą z nich Chłopki, opowieść o naszych babkach na motywach książki Joanny Kuciel-Frydryszak. Szef legnickiej trupy przedstawił plan na nadchodzący sezon teatralny. Na początek 9 listopada premiera spektaklu Chłopki, opowieść o naszych babkach. Na inaugurację sezonu 9 listopada premiera Chłopek, opowieść o naszych babkach, książki, która podbija Polskę, polskiego czytelnika, 450 tysięcy egzemplarzy jest sprzedanych, dostaliśmy do niej prawa. To będzie legnicki debiut duetu Hubert Sulima i Jędrzej Piaskowski. Odnotowujemy ku uciesze miłośników legnickiej sceny, że w sezonie 2024-2025 będzie więcej premier niż w ostatnich latach. Wracamy do normalności w teatrze i chcemy w tym sezonie zrobić 5 premier, czyli taką liczbę, jaka jest adekwatna do naszego widza, do naszej do społeczności legnickiej. W premierowych planach Legnickiego Teatru także przedstawienia Kobiety Prawicy i Juliusz Cezar oraz spektakl o Kasprze Szwenkfeldzie w reżyserii Jacka Głąba i monodram Pawła Palcata według książki Maluch Przemysława Semczuka. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.